Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę krok po kroku, ponieważ szybko jakby czas upłynął. Wrzuciłem tam ten film, znalazł się kupiec, więc dzisiaj muszę mu przygotować ten motocykl. Wczoraj się dogadaliśmy. Teraz pokażę rozruch zimnego silnika i wszystko po kolei, co w szedole, gdzie, co do czego służy i jak to działa. Zapraszam. Mówił, chciałem jeszcze zrobić film o PCX-ie. Dobra. Przed rozruchem musimy odkręcić kranik paliwa. Tutaj pokaż z bliska. W pozycji poziomej kranik jest zamknięty. Tak jest pozycja otwarta i z niej będziemy korzystać. Tak jest pozycja rezerwy. W przypadku, kiedy byśmy jechali i motocykl zacznie nam przerywać, jest szansa, że się kończy paliwo, to sięgamy lewą ręką pod zbiornik i przełączamy skrzydełkiem do góry na rezerwę. W tej chwili otwarta pozycja. Otwieram kranik. Teraz przechodzimy kawałeczek niżej. Cięgno ssania. Łapiemy sobie. Wyciągamy. Około centymetra, nawet chyba niecały. To pokrętło na dole to jest pokrętło, którymi możemy robić korekcję wolnych obrotów. W przypadku, kiedy są chłodne dni, wolne obroty spadają. W przypadku upału, gorąca, wolne obroty rosną. Czyli odkręciłem kranik, wyciągnąłem ssanie. Teraz przycisk od wyłączania zapłonu musi być w pozycji załączonej. Przekręcamy, znowu tu musimy popatrzeć, stacyjka, kluczyk w stacyjkę i pozycja włączona. Poziomo wyłączony, tą włączony. Czyli odkręcony kranik, wyciągnięte ssanie, włączony zapłon, świeci nam się kontrolka luzu. Musimy mieć ustawione w pozycji neutralnej biegi. Jedynka jest do dołu, pozostałe cztery biegi ku górze. Jest ok. Jeszcze chciałem coś pokazać. Tutaj tu jest kontrolka od... O, musisz Kuba tu z bliska. Ale zbliżyłem. Znaczy, ale widziałeś, że się zapala, tak? Że po włączeniu zapłonu zapala się nam na chwilę kontrolka od temperatury. Następnie tak, na licznik sobie spójrzmy. Przebieg 24 403 km. Tym lewym guziczkiem zmieniamy na przebieg dzienny. Naciskając i trzymając kasujemy przebieg dzienny, wracamy do pozycji ogólnej. Nie ma tu żadnych cudów, żadnych obrotomierzy. Na prędkościomierzu zakresy prędkości biegów. Maksymalna prędkość na biegu pierwszym około 30 na godzinę, 50 km na godzinę na bieg drugi, 80 bieg trzeci, 100 bieg czwarty, no i do 130 bieg piąty. Faktycznie to mniej więcej w ten sposób działa. Dobrze. Mamy włączony zapłon, mamy odkręcony kranik, mamy włączone ssanie. Bez dodawania gazu naciskam sobie... No troszeczkę gazu, troszeczkę, minimalnie. Obroty teraz będą rosły. Podobno to ssanie, ono się samo chowa w miarę rozgrzewania silnika. Ja nie czekam aż tak długo. Dojeżdżam do bramy, wyjeżdżam z bramy i w momencie, kiedy włączam trzeci bieg, to już chowam ssanie. Teraz schowam ssanie do połowy. Już silnik będzie elegancko pracował, ale będzie miał tendencję do przygasania. Jest zimniutki jeszcze w tej chwili. Mamy poranek, świeci słońce, temperatura myślę jest około 15-17 stopni. W momencie, kiedy jest lato, jest upał, 25-30 stopni, w zasadzie można motocykl uruchamiać bez ssania, bez żadnego problemu. Można też sobie uruchomić motocykl, zostawić, niech on troszeczkę pracuje, w tym czasie założyć kask, założyć rękawiczki, przygotować się. Motocykl mogę postawić na stopce. Możesz... Przy okazji pokażę, korzystając z chwili wolnej, tak pracuje. O, nie będzie chciała zgasnąć chyba. Tak pracuje silnik bez DB Killera. DB Killer wyjąłem, bo z tym DB Killerem to jest jak motorower pracuje. Bzyk, 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 tak pracuje.
Widzicie, około minuty minęło, już w zasadzie silnik jest zdolny sam pracować bez ssania. Ale ja nie zalecam rozgrzewania na postoju, raczej należy rozpocząć jazdę. Jeszcze taka bardzo ważna, istotna rzecz też dla początkujących motocyklistów. Chodźmy jeszcze, zapraszam. Nie robić w ten sposób, że dajemy przegazówkę, sprzęgło, pyk i jedynka. Niech silniczek sobie pracuje na wolnych obrotach. Jak jest szczególnie zimny, olej nierozgrzany, sprzęgło się klei, wciskamy sprzęgło i ja zawsze robię w ten sposób, że jak przed kliknięciem, żeby włożyć pierwszy bieg, lekko bujam motocyklem, żeby nie było takiego szarpnięcia. I spokojnie można sobie ruszać. No teraz nie mogę odjechać, ponieważ Kuba mnie tutaj filmuje i jesteśmy spięci przewodem od mikrofonu. Więc możemy zrobić w ten sposób, że ja tu odbędę już. Już silnik, jak widzicie, pracuje elegancko. Możemy też na potrzeby filmu damy trochę dźwięku. Teraz mogę też pokazać regulację wolnych obrotów. Zobaczcie tutaj, kręcąc tą śrubą w prawo, obroty zdecydowanie nam wzrosły. W lewo będą malały. Taką korekcję możemy. Ja osobiście ustawiam obroty ciut podwyższone. O, w ten sposób. Mniej więcej. Motocykle o dużych pojemnościach mogą pracować na znacznie niższych obrotach wolnych, ponieważ inercja tych elementów, wał, tłoki, wszystko jest ciężkie i one nie zgasną. One sobie pach, pach, pach mogą robić. Tu jednak to jest silniczek, który ma małe tłoczki i mały wał. I on nigdy tak, chociaż on i tak jak na tego typu, to jest, mówię, majstersztyk technologiczny i naprawdę złego słowa. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Tutaj za siodłem są dwie śrubki. Ciężko się do nich dostać. Jak się je wykręci, zdejmujemy siodło, mamy dostęp wtedy do akumulatora. Oczywiście, no tak jak w każdym motocyklu, wziernik hamulca płynu, poziomu płynu w przednim hamulcu. Hamulce są całkiem, uważam, wystarczające jak dla tego motocykla, bo to, tak jak mówiłem, nie jest za szybki motocykl. Może mogłyby być lepsze, ale jest dobrze. I cóż, no, tak się zastanawiam. Aha, no mogę pokazać jeszcze, gdzie się włącza światła, no, ale to jest pełen standard. Przełącznik, światła pozycyjne, światła mijania. Tutaj u góry przełączenie na światła drogowe z mijania. Bardzo ważna rzecz dla początkujących użytkowników jednośladu, to jest tutaj, musisz pokazać, włączamy kierunkowskaz i musimy zawsze pamiętać w jednośladzie nacisnąć i wyłączyć kierunkowskaz, żeby nie jechać po prostej z włączonym kierunkowskazem i nie dezorientować kierowców. Bo właśnie mój kolega, o którym opowiadałem w poprzednim filmie, miał wypadek no, z tego powodu, że zapomniał wyłączyć kierunkowskazu. Wielu początkujących, albo nawet motocyklista, który już jeździ, ale pojeździł samochodem, jak się przesiadamy z jednego do drugiego, to czasami bywa, że się zapomni. No dobrze, odbędę teraz tutaj drobną tylko taką przejażdżkę.
Cześć, żegnam Was. To krótki odcinek, no ale należało się. Dla mnie jest to ostatni dzień przygody z motocyklem. Nowemu właścicielowi go dzisiaj oddaję i życzę zarówno jemu, jak i Wam wszystkim szerokiej drogi. Zero jakichś przygód drogowych. Lewa w górę. Hej!